Archaniu z nieba posłany, wynikaj Matce Boga żyw. A kiedy ujrzał, że na Jego bezcielesny głos bierzesz na siebie ciało, Panie, stanął w zachwycie, wołając do niej. Witaj w naszej parafii, arcypasterzu nasz drogi. Wdzięczność nas wszystkich tutaj prowadzi za to, że w nasze szedł progi. Za to, że z sercem idziesz do ludu i że do życia szarego trudu wnosisz dobroci dar boski. A słowo Twoje pada na duszę i skrocu zapał rozmieca. Światłem, co drogi oświeca, to jest to, co życie daje w posuszy. Przyjm serca, które niesiemy, przyjm nasze podziękowania, a słowo Twoje
Błogosław lud Boży i jego wierne starania. Przybyłeś, arcypasterzu, by służyć ludowi Bożemu modlitwą, ofiarą mszy świętej, słowem Bożym, błogosławieństwem, namaszczeniem Ducha Świętego, ludu pielgrzymującego do nieba. Ciężkie jest twoje posługiwanie, arcypasterzu, ale i bardzo radosne. Patrz, jak lud Boży cieszy się twoim przybyciem, jak cię wita, jak oczy błyszczą nadzieją, miją radośnie serca, uśmiechają się kwiaty i dzieci. Pieśń i modlitwa trwają w świętym uścisku. Nawet słońce całuje twoje namaszczone ręce. Błogosławimy Pana, który nas błogosławi, twą arcypasterską dłonią, który nas wzmacnia twoim trudem. Dlatego głosy nasze złączone są wspólnie z Tobą. Wiedz, że jesteśmy z Tobą, wierzymy w Twe apostolskie powołanie. Jesteśmy przy Tobie, najstarsi, młodzi, młodzież, dzieci, wszyscy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Tak wołamy codziennie w naszych rodzinach, a dzisiaj tymi słowami chcemy pozdrowić naszą lipską Panią i chcemy modlić się z naszym pasterzem. Cieszymy się, że możemy razem z Tobą, księżę biskupie Józefie, przeżywać uroczystości odpustowe. Dziękujemy Bogu za Jezusa Chrystusa i dar wiary, dzięki której możemy także przyjąć sakrament małżeństwa, przez który objawia się i urzeczywistnia wspólnota kościelna w rodzinie chrześcijańskiej, kościół domowy, czyli wspólnota wiary, nadziei i miłości. W imieniu wszystkich rodzin prosimy Cię, Ojcze, o błogosławieństwo, słowo nadziei i mówimy witaj. Śpiewajmy Panu, znośmy okrzyki ku chwale o pokój naszego zbawienia. Przystąpmy do Niego, by Mu dziękować. Tak śpiewamy i modlimy się od rana każdego dnia, szczególnie w niedzielę. Dzisiaj, drugi dzień odpustu przypada akurat w niedzielę, Dzień Pański, który przychodzimy do Kościoła po to, co najcenniejsze w naszym życiu. Spotkać się z Jezusem Chrystusem. Nakarmić się Słowem Bożym, Jego ciałem i krwią. Doświadczyć miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie. To jest nasza Eucharystia, czyli dziękczynienie. Eucharystią Maryi był Magnifika. Kiedy udała się do Elżbiety, jej dziękczynieniem był ten śpiew. Wielki dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił mi Pan. I my dzisiaj wpatrzeni w ten obraz Maryi, doskonale zjednoczonej z Jezusem Chrystusem, chcemy się od niej uczyć posłuszeństwa wiary. Modlić się pewnie w intencji naszych rodzin, także o powołania kapłańskie i zakonne, aby nieustannie głoszony był Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. Pozdrawiam Ciebie, drogi księże biskupie, który objechałeś w tym jubileuszowym roku diecezji toruńskiej nasz dekanat, głosząc niestrudzenie Jezusa Chrystusa i Jego przesłanie na dzisiejsze dni naszego życia. Pozdrawiam wszystkich prezbiterów razem z księdzem dziekanem na czele, wszystkimi księżmi, gośćmi, ojca rekolekcjonistę, redemptorystę Jacka Niżewskiego. Wdzięczni jesteśmy także za przygotowanie nas do tego odpustu. Pozdrawiam akolitów, służby liturgiczne, siostry zakonne i wszystkich pielgrzymów
z naszej diecezji, a także tych, którzy byli, przybyli spoza granic naszej diecezji, całe zgromadzenie Kościoła pielgrzymującego. Niech Bóg nam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Ukochani w Panu, siostry i bracia, siostry zakonne i bracia kapłani, doroczny odpust w lipach trwa już. Wczorajszą procesją przynieśliście tutaj Matkę Bożą, aby w miejscu jej objawień dziękować za nieustanną jej opiekę. A dzisiaj, jak już słyszeliśmy, w niedzielę, w Dzień Pański, razem z nią chcemy przeżyć tajemnicę Wieczernika, Eucharystię i zesłanie Ducha Świętego. Bo to dzięki Duchowi Świętemu Kościół żyje, a my otrzymujemy światło i moc do przyznawania się, iż Jezus jest naszym Panem, Zbawicielem. Z radością więc staję pośród was, aby ten Dzień Pański razem z wami przeżyć po Bożemu, jak my to mówimy. Tak jak tego doświadczałem nie tak dawno, właśnie podczas wizytacji dekanatu lubaskiego, gdzie w każdej niedzieli w waszych parafiach byłem na wszystkich mszach, zbudowany waszą wiarą, miłością do Pana Boga, do tej ziemi, do Matki Bożej Ludzkiej. Cieszymy się też, że pośród nas są, jak już wspomniał ksiądz kustosz tego miejsca, pierwszymi spoza dekanatu i spoza diecezji. Moi drodzy, my wszyscy wiemy, że Matka Boża dzisiaj chce obdarzyć nas swoim Synem, tak jak to uczyniła w wędrówce do świętej Elżbiety, bo przywołujemy dziś tajemnicę nawiedzenia. A teraz uznajmy naszą grzeszność, abyśmy mogli czystym sercem przeżyć te wielkie tajemnice naszej wiary. Spowiadam się Bogu, Wszechmogący i Pan bracia i siostry, że bardzo zrzeszyłem myślą mową, czynieniem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Zrujnuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Boże, swojego natchnienia, Najświętsza Maria Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Wyśpiewuj, Turo Syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Ciesz się i wesel z całego serca, Turo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na Ciebie, usunął Twego nieprzyjaciela, Król Izraela. Pan jest pośród Ciebie, nie będziesz się już bała złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie, nie bój się w Syjonie. Niech nie słabną Twe ręce, Pan, Twój Bóg, mocarz pośród Ciebie. On zbawi, uniesie się weselem nad Tobą. Odnowi swoją miłość, zniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta. Zabiorę od Ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia gniewami. Oto Słowo Boże. Hallelujah, hallelujah.
Bóg z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Maria wybrała się i poszła z pośpiechem góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi i poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana, któraś od Niego wybrała. Na pokole swój.
Maria pozostała u nich około 3 miesięcy. Potem powróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani w Panu, siostry i bracia, wielki pielgrzym, czciciele Matki Bożej i Wipak, kochane siostry zakonne i bracia kapłani. Myślę, że przybywając w większości z nas każdego roku na to miejsce, nie nosimy w swoim sercu żadnych wątpliwości, iż przychodzimy dlatego, że Maryja już tutaj, przed wiekami, w naszej ojczyźnie przygotowywała naszych przodków na spotkanie z Panem. I my chcemy także w naszym życiu, w naszych czasach, wpatrując się w nią i ucząc się od niej, przyjąć do swojego serca Jezusa, aby nie lękać się tego spotkania z Nim, kiedy przyjdzie po raz drugi. A będzie to, jak wiemy, już moment przekraczania tego świata, ten świat Boga. Chwila śmierci. I czujemy, że musimy się spieszyć, bo śmierć przychodzi niespodziewanie. Wzywa nas do tego także, moi drodzy, nasz duszpasterski program. Idźcie i głoście. Program nawiązuje do chrztu. A my tutaj zgromadzeni wiemy, że nie myślimy tylko o 1000-leciu chrztu naszym ojczystym, ale myślimy o 800 latach wiernej służby Panu Bogu, naszych przodków. Otrzymaliśmy chrzest, gdy byliśmy niemowlętami. I być może musimy nieustannie dorastając uczyć się w Kościele, co znaczy być ochrzczonym, co znaczy spełniać to wezwanie Chrystusowe, by iść i co znaczy głosić. Może nieraz stawiamy sobie to pytanie, dokąd iść? Co mam głosić? Albo inaczej, kogo, o czym opowiadać w świecie? Papież Franciszek, ten, który przewodzi nam dzisiaj w Kościele, bardzo często nam to odpowiada, że kto przyjął łaskę Chrztu Świętego, kto poczuł, że poruszyło się Boże życie w jego sercu, musi się stawać jednocześnie i uczniem, i misjonarzem, i z odwagą iść na cały świat i głosić radosną nowinę. Podpowiada nam nawet, że trzeba iść gdzieś na te obrzeża, mówić o Jezusie, że to w Nim dokonało się zbawienie świata. Kochani, więc idziemy i niesiemy obecnego w życiu Jezusa, którego chociaż nie widać, jesteśmy świadkami. I dlatego przywołujemy dzisiaj także tę tajemnicę związaną z nawiedzeniem Matki Bożej. Maryja, mając tę pewność, że po tym jak przyzwoliła, aby Jezus zaczął żyć pod jej sercem, poszła do świętej Elżbiety, a tam już zaczął się pierwszy cud. Uczennica i misjonarka poszła do swojej krewnej, która choć nie widziała Jezusa, została dotknięta wyjątkową łaską. Poruszyło się dzieciątko w jej głowie, oczekiwane, Jan Chrzciciel. Moi drodzy, tak się zaczynała ta wielka i wspaniała przygoda. Zwróćmy uwagę na to, że zaczynała się w czasach, kiedy Jezus jeszcze nie był widoczny w ludzkim ciele. To wszystko działo się w przestrzeni wiary. W czasach, w których ludzie otwierali na Boga swoje serce. Maryja pierwsza, a potem dokładnie ci wszyscy, którzy byli mieszkańcami domu Alikarni. Kochani,
To jest jakby pierwsze nasze wezwanie dnia dzisiejszego. Chcąc być świadkiem Jezusa, teraz zmartwychwstałego, musimy się uczyć przede wszystkim otwierać nasze serca. Tajemnica jej otwartego serca polega na przyjętej łasce, kiedy wypowiadała aniołowi swoje fiat w Nazarecie, a potem konsekwentnie, kiedy przygotowywała także nadejście Pana. Pierwszy czyn wspomniany to pójście do świętej Elżbiety, ale później, kiedy żyła z Jezusem, a zwłaszcza potem po Jego zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego, ona stała się Matką Kościoła i wszyscy, którzy tylko od niej i od apostołów o Jezusie słyszeli, razem z nią wielbili Boga tak jak my dzisiaj. Moi drodzy, naprawdę wierzmy w to. To, kiedy śpiewamy podczas Ewangelii tej radosnej nowiny, wielbi dusza moja Pana, to jest cudowny dar, łaska naszej wiary, że razem z Maryją, jako Kościół, ludzie ochrzczeni, możemy wyśpiewać, że i nam Bóg czyni wielkie rzeczy. A te wielkie rzeczy trwają na tej lubaskiej ziemi od 800 lat. Ten zwyczajny akt pomocy krewnej, która była w podeszłym wieku i została matką, potrzebował kogoś, kto by jej usłużył, okazał w Bożych planach taką się sposobnością do pierwszego objawienia Emanuela. A Bóg się zawsze przez Marię objawia i objawia się przez wiarę ludzi. Zauważcie, to dzisiaj także, kiedy Maria spotyka się razem z nami, my mamy tę sposobność, aby objawić przez tą wspólnotę modlitwy, przez fakt przyjęcia sakramentu, zwłaszcza pokuty eucharystii, że Emanuel jest pośród nas. Być może nieraz ludzie pytają, co ich tak ciągnie do tych lip? Dlaczego wędrują? Nieraz w takich niepogodach, deszczach, nieraz w wielkim skwarze słońca. I to z pokolenia na pokolenie, w strzechach swoich chat, w tych ościennych parafiach, ciągle opowiadacie o tym. Opowiadacie o wielkich rzeczach, które Bóg czyni w waszym życiu. I może, kochani, dzieje się ten cud, na pewno dzieje, że inni patrząc na nas, kiedy wędrują po ścieżkach swojego życia, może gdzieś z dala od Kościoła, zaczynają także podążać za nami. O dobry czyn uobecnia Boga pośród swego ludu. Tak stało się wtedy w Alikarii i dodajmy, tak dzieje się i dzisiaj, wszędzie tam, gdzie się gromadzą przy Maryi uczniowie Jezusa. Bóg Jezusie daje o sobie znać, choć ukryty, jest pośród nas. To dzieło powtarza się wszędzie, kochani, tam gdzie Maryja się objawiała ludziom i my to wiemy na różnych kontynentach. To przez nią Pan nawiedza swój lud. A ludzie wiemy, czy to w Fatimie, czy w pobliskim Wietrzwałdzie. Czy często chodzi, już nie będę wspominał tych rocznic i tych dzieł wielkich, które się dzieją w naszym ojczyznie i na świecie. Bo także tu w Lipach, pod Lubawą, lud, jak wiemy, dotknięty łaską przyjmuje Jezusa, którego Maryja Matka Kościoła im niosła i niesie dalej. Lud ratuje się i wychwala Boga i wraz z nią śpiewa Magnificat. Jeszcze raz dodajmy, jak my dzisiaj. Tak, Matka Kościół, czyli my, dzisiaj wielbi Boga. Działa w nas tajemnica mocy zesłania Ducha Świętego. Wpisuje się w naszą wiarę o Ofia. Tak, niech mi się tak stanie, powiedziane Bogu. Kochani, byście w różny sposób od chwili chrztu to tak wypowiadali. To sakramentalne tak, że się nie opuszcza aż do śmierci. I powstawały nasze chrześcijańskie rodziny wierne, także tutaj Bogu na tych ziemiach. To swoje tak wypowiadały obecne pośród nas siostry zakonne i inne osoby życia konsekrowanego, decydując się naśladować Boga w tajemnicy życia Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego. To swoje tak
powiadamy także my, kapłani. Niech mi się stanie według Twojej woli. Rozwijaliśmy, moi drodzy, tę łaskę Chrztu Świętego i zobaczcie, dzisiaj w różnym kolorycie, na różny sposób mówimy o tym, jak wielkie rzeczy nam czyni Pan Bóg. Jesteśmy więc i uczniami, i misjonarzami. Mamy w sobie tę samą miłość do Pana Boga, to samo Boże życie, które pragnie się uobecniać w dobrym czynie. Maryja przewodzi nam jako matka od pierwszych chwil, od chwili wieczernika, kiedy tam dzień pięćdziesiątnicy narodził się Kościół i Maria dalej przygotowuje swój lud na przyjście Pana. Przygotowujemy także się i my i pomagamy tym innym. Otwierając się na Boże życie, pomagając nieustannie powtarzać, rozwijać otrzymywane łaski, wędrujemy po prostu przez ziemię, po ziemi do nieba. Naprawdę, moi drodzy, sanktuarium maryjne, tak jak to w Lipach, to cudowny wieczernik, gdzie wierni zgromadzeni wokół Maryi Matki Kościoła, podobnie jak apostołowie z gwiazdami i pierwszymi uczniami, zaraz po zmartwychwstaniu trwali na modlitwie. Tak, to się uaktualnia nieustannie w czasie. To tutaj Pan Jezus przez Maryję wyznaczy nam miejsce, abyśmy celebrowali Jego obecność. Planowali otwierać swoje serce na przyszłość, a zwłaszcza w tych czasach, które wcale nie sprzyjają byciem misjonarzem i uczniem Chrystusa. Wiemy, jak świat próbuje nieustannie to Boże życie w człowieku zabić, jak zabija tę tajemnicę sakramentalnego tak wypowiadane w rodzinach, chociażby tym bolesnym fakcie, który dokonał się tak dawno za naszą zachodnią granicą, kiedy już praktycznie rzecz biorąc prawnie rodzinne bezrzędne żywstoło aż do śmierci jako mężczyzna i kobieta po prostu pochowano, pogrzebano. Trzeba więc świadczyć, trzeba więc zawierzać Panu Bogu. A myślę także, kochani, o tym tak życia konsekrowanego i kapłańskiego. Jak bardzo świat dzisiaj kusi, aby porzucić wieczernik, aby się z Maryją w wieczerniku i z Jezusem zmartwychwstałym nie spotykać, aby nie oczekiwać już na kolejne Boże natchnienia, by iść i głosić. Bo jak oderwiemy się od tego miejsca, my to czujemy, dlatego nas tak wielu, to nie damy rady, to przestaniemy iść, bo nie będzie sił i nie przestaniemy głosić Jezusa, bo nie będziemy już i przez Niego kształtowani, pouczani nawrócenia, pragnienia poprawy życia w oparciu o Bożą moc. Czyż nie jest to dokładnie tym samym procesem, który dokonywał się w sercach pierwszych uczniów, słabych, przerażonych swoją niewiernością? Być może my też tacy sami nieraz przychodzimy, ale kochani, my zawsze, myślę, stąd wracamy do siebie, do swoich domów naprawdę umocnieni, że tutaj także dokonał się kolejny cud w moim życiu. Bóg uczynił wielkie rzeczy. Wzmocnił wiarę, dodał nadziei. Nie lękam się więc przyszłości tego świata, który odchodzi od Pana Boga i nie lękam się także mówić o tym, kim dla mnie jest Jezus. Moc Boża wstępuje i na nas. Przenika nasze serca. Jak ogień rozpala miłość Bożą, wypala niepokój, lęk przed ludźmi, przed światem i dodajmy, przed śmiercią. Tu wszystko staje się nowe. Tu wszystko nieustannie się odradza. Powtarza się pierwszy dzień stworzenia nowego człowieka w Chrystusie. Popatrzmy na siebie, kochani. Oto my, chrześcijanie, nowi ludzie, wierzący, od 800 lat na tej ziemi przekazujący tę tajemnicę z pokolenia na pokolenie. I patrzymy nieustannie, niezmiernie, wiernie Bożymi oczyma na otaczający nas świat. Nie tworzą nas przemiany, bo mamy nadzieję. Tak jak pierwsi uczniowie w tamtym rzymskim, pogańskim świecie, że i my w tym naszym pogańskim świecie przeniesiemy wiarę w następne pokolenia. Mówię o tym także, moi drodzy, z
znana trzecia fatimska tajemnica. Myślę, że ją znacie. Ona się kończy tym stwierdzeniem. Chociaż obraz Kościoła jest obrazem Kościoła umęczonego, który idzie drogą krzyżową, ona się kończy stwierdzeniem, że Maryi niepokalane serce zwycięży. A my przecież tu uczymy się od Maryi mieć swoje niepokalane serce, bo złączone przez jej serce z sercem Jezusa. Oto my więc, nogi w ludzie, co patrzą Bożymi oczyma na otaczający świat, ufamy otrzymaną moc Ducha. Pragniemy miłować żarliwością Ojca, który tak jak niegdyś Syna, tak teraz nas, swoje dzieci, z Nim jednoczy i posyła z Nim, byśmy go nieśli w swoim sercu bez grzechu, w sercu, który zawierza w dziełach miłości, tak jak to uczyniła po raz pierwszy Matka. Ona jest też dzisiaj z nami, bo jest Matką Kościoła. Tak, ci nowi ludzie to my, współczesny Kościół. Moi drodzy, może wszystko jaskar nas my lubią, ci, którzy chcą być nowi i nowocześni, bo my też zaskakujemy swoją nowością. A nasza nowość polega przede wszystkim na tym, że jesteśmy otwarci na działanie Pana Boga w świecie. Bo Bóg prowadzi świat, Bóg jest Jego Panem. Nieustannie odradzana wspólnota, dotykająca nowych łas, nie może przecież milczeć. Musi ogłaszać, jak wielkie rzeczy uczynił i nieustannie czyni Bóg na ziemi. Tak bardzo kochaliśmy za to papieża świętego już Jana Pawła II. Jak on w nas obudził to pragnienie bycia uczniem misjonarzem. I rzeczywiście niejednokrotnie powtarzaliśmy z sobie, że nasze polskie wieczerniki, nasze polskie, także te miejsca jak to, sanktuaria maryjne, mają dać światu tej otwierającej się w ten czas Europie wiele nadziei poprzez świadectwo naszej wiary. Musimy mówić o tym, jak wielką miłością Pan Bóg nas kocha i że jesteśmy o tym przekonani. Pomyślcie przez chwilę. Gdybyście to takiego przekonania nie mieli, bylibyście dzisiaj tutaj? To jest miłość potężniejsza od grzechu i od śmierci. Kto nas spotka, tak jak powiedzieliśmy już sobie, niech się dziwi, co to za jedni. Skąd ta ich wiara? Skąd ta moc świadectwa? Skąd tak pięknie zorganizowane parafie tu na ziemi łaskiej, w różnych grupach, rodzinach, które tworzą? A mogę to zobaczyć tak, że kiedy wchodziłem do waszych domów z Najświętszym Sakramentem, by odwiedzać ludzi starszych lub chorych, do których prowadzili mnie kapłani. Kto daje moc do takiego życia w pełnym zamierzeniu, iż wydaje się, że stanowicie jedno serce i jedną duszę? Tak, niech ta ziemia łaska i ci wszyscy, którzy tutaj przychodzą, aby się umacniać poprzez waszą wspólną wiarę, niech ta ziemia łaska promieniuje. Pamiętajmy, jej niepokalane serce zwycięży. Piekło nie zwycięży bram Kościoła, a my jesteśmy Kościołem. W pośrodku tej wspólnoty, która zwie się Kościołem, stoi ona, Matka, tego samego dziecka Jezusa, którego życie opisuje Ewangelia. Tak, to prawda, Matka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I to jest to nasze odkrycie. I my też tego chcemy, bo my wiemy, że umrzemy, ale i też wierzymy, że zmartwychwstaniemy. Ona w tej wspólnocie modli się, kocha, każdemu chce przybliżyć jeszcze bardziej Syna. A my chcemy jeszcze bardziej świadomie stąd odjechać, stać się jej współpracownikami. Kochani, niech to będzie owoc tego rocznego odpustu. Iść i głosić, nie lękać się, przyznawać do Pana Boga z jeszcze większą mocą. Bo moi drodzy, dyskusje mogą się rozpocząć, mogą zacząć znowu nas kwestionować, że jesteśmy nietolerancyjni, nienowocześni. Kochani, a my będziemy w tym świecie także, tak jak 2000 lat temu pierwsi apostołowie, jak 1000 lat temu pierwsi nasi przodkowie i 800 lat temu mieszkańcy tej ziemi, będziemy mówili, że Kościół jest misyjny, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz, czyli gdzieś tam
misjonujemy, ewangelizujemy samych siebie, a potem dajemy to świadectwo innym, bo to my przygotowujemy świat na chwilę drugiego przyjścia Pana. My, Kościół. I może ci, którzy z nas się śmieją, nie dowierzają, dzisiaj nie przekonani, zaskoczą się i to w sposób radosny, że to my także swoją wiarą ich ponieśliśmy, aby to uczynić, aby wypełnić tym samym wolę Ojca, nie może zabraknąć dwóch nieustannie odnawianych wymiarów naszego życia. Kochani, i to też niech będzie takie nasze dalsze mocne postanowienie. Żyć ciągle w stanie łaski uświęcającej. Czyli mieć pewność, czy nie wchodzę na drogę grzechu, a jak się pomylę i dam się skusić, to chcę szybciuteńko zacząć śpiewać po dobrze odprawionej spowiedzi, wielbi dusza moja Pana, bo Bóg uczynił mi wielkie rzeczy, obronił mnie przed ślepą drogą, grzechem. Dał mi moc w mojej słabości. I musimy mieć także świadomość, że Jezus w sercu żyje i mieć tę uwagę, by o tym mówić, by się tego nie wyprzeć. Odwagę wyrażoną troską o dobro człowieka. Tak jak to też czynicie w swoich parafiach, w tych dziełach, chociażby, które tu w Lubawie prowadzą siostry Szarycki, w tych dziełach, którym niejednokrotnie przewodzą wasi pasterze, kapłani. Myślę o organizowaniu parafii w tym duchu dobrych uczynków względem ciała i względem duszy. W tych dziełach karitasów, chociażby karitasów szkolnych czy karitasów parafialnych. Popatrzcie, idziemy i głosimy. Bo kto nosi serca w sercu Boga, temu się udaje służyć drugiemu człowiekowi. A kto wyrzuci Pana Boga, ten staje się egoistą, miłuje tylko siebie. I zaczyna drugi człowiek jemu przeszkadzać. Kochani, my te prawdy praktycznie rzecz biorąc odnawiamy sobie każdego roku podczas odpustu. A my dzisiaj chcemy Matce Bożej powiedzieć, w duchu tego programu duszpasterskiego, że chcemy jeszcze bardziej zostać pogłębionymi uczniami, misjonarzami o pogłębionej wierze, by o ten ukryty skarb naszej wiary stał się jeszcze bardziej w naszym życiu czytelny przez miłość i nadzieję, że się zbawimy. Panie Jezus stanie dzisiaj pośród nas, jest już słowiem, ale stanie pośród nas pod postacią chleba. Przyjmiemy i dzisiaj do swojego serca. Moi kochani, by wyjść do świata. Ludzie tego nie widzą. Inni, zwłaszcza ci niewierzący i wątpiący. Być może nawet się z tego śmieją. Ale my pójdziemy z Jego mocą wyczynić dobro, by ukazywać to oblicze obecnego Jezusa i pomagać spotykać go innym, nie zniechęcając się. O to prosimy dzisiaj Maryję, Panią z Lip, by dawała siły i uczyła mądrości przodków. W ich trudach pielgrzymowania oni zabiegł za nim, by wiedzieć o tym doskonale lepiej niż ja, jako mieszkańcy tych ziemi. Wierzymy, że dodaj nam, pokoleniu, które żyje wcale nie łatwiejszych niż ten czas w czasach. Amen. Ojca naszego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich, którzy jak i działają, i nie działają, w imieniu mojego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Narodzonego, który z nami staje zrodzony, przed wszystkimi niebami, to Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony i stworzony, swój stworzony, a przez niego wszystko się stało.
obdarzeni ożywiającym duchem i pełni żywej wiary, skierujmy do Boga Ojca nasze ufne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, papieża Franciszka, biskupów obecnego wśród nas, biskupa Józefa, prezbiterów i cały lud Boży, aby już światu dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Wysłuchaj nas, o a zwłaszcza rządzących naszym krajem, aby otwarci na łaski Ducha Świętego służyli społeczeństwu. Wysłuchaj nas, o Panie. Módlmy się za chorych, cierpiących i uzależnionych, aby w swoim krzyżu spotkali kochającego Boga. Wysłuchaj nas, o Panie. Módlmy się za powołania do służby w Kościele, aby nie zabrakło robotników w winnicy pańskiej. Wysłuchaj nas, o Panie. Módlmy się za nas zgromadzonych dookoła stołu pańskiego, abyśmy wzmocnieni ofiarami Pana zanieśli go w swoje środowiska. Wysłuchaj nas, o Panie. Ojcze, bogaty miłosierdzie, Ty nigdy nie gardzisz pokorną modlitwą swego ludu. Wejrzyj nam nasze prośby i przemieniaj nasze serca, abyśmy pragnęli tylko tego, co jest miłe Tobie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże łaskiego, przynosimy dary ofiarne. Miód, kwiaty, kosz owoców, chleb, naczynia liturgiczne, rybularz, patelna i stuła z wizerunkiem Matki Fatimskiej, surownica w Białym Fatimie, wodę i wino, i hostię. Wczoraj ksiądz biskup Andrzej, biskup Jezycany do Rosji podwięcił do pielgrzyma. Dlatego też niech darem, także do dni procesji będą wasze ofiary, za które Thank you.
Módlcie się, aby moją waszą ofiarę przyjął Ojciec sprzed pomocy. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na budżetę nasz, za całego Kościoła. Wszechmogący Boże, Ty przyjąłeś z upodobaniem posługi miłości, którą spełniała Matka Twojego Syna wobec Elżbiety. Przyjmij naszą ofiarę i daj nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami i z duchem Twoim. Bogum serca duch miły do Pana. Dzięki składamy Pan Bogu naszemu. Dobrego i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które działałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej tylko uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Panu zastępów, Wszechwszechmogący, i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości, błogosławiony, aby na całej ziemi składać Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, który Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie kładamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem w tej nocy, w której był wydany, wziął te i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Jedzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich,
i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi Bożej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. I wspominając Boże zbawczoną rękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i Jego wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród nieczynnych Bogów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednamy ze sobą. Spraw, abyśmy poślęli ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoim wybranieniu, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją i oblubieńcem świętym Józefem, ze świętymi apostołami i męczennikami, z błogosławionym Chrystianem, świętymi Anną i Joachimem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługa, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, biskupa Józefa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas tak ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i odbierz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei,
oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo to jest Królestwo i to ręka i Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawi nam w pokój mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokoju i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański nie zawsze będzie z Wami. Przebaczcie sobie znak pokoju.
pokora nas znasz, wdzięczni Twemi bądź, na wrotach nam nadzieją świeć, Synie Twym, do Syna Twego nas prosz, oblubieni, co cieśli, pokój światu daj. Na to, które nas znasz, wdzięczni Twymi bądź, na wrotach nam nadzieją świeć, Synie Matko, na drogach nam nadzieją świeć.
Dobiegła końca, moi drodzy, ta Eucharystia. Myślę, że cieszymy się wszyscy tym spotkaniem z Chrystusem Zmartwychwstałym, do którego przyprowadziła nas Matka Boża, tu się objawiająca. To było jej pewne życzenie, aby się tak spotykać. A my podejmujemy to wezwanie. I tak jak możemy sami tego doświadczyć, pustość tego miejsca wyrazić, to także tak troszczycie się o to miejsce, że ono z roku na rok pięknieje. Przypominamy sobie, jak tutaj było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Nie było tych drzew, tego ołtarza, tego całego zaplecza. A dzisiaj jest to naprawdę miejsce promieniujące też na całą okolicę. Aby i mieszkańcy Lubawy, i okolicznych parafii pięknie o to miejsce zatroszczycie się. Mogę, jak wiecie, doświadczyć tego podczas wizytacji. Życzę wam, moi drodzy, abyście odeszli stąd do swoich domów, zajęć, radości, szczęśliwi, ale nie w takich emocjach, nie uczuciach.
tylko po prostu takiej pewności wiary, że to jest coś, co się sprawdza przez wieki. Kiedy inne prądy, jakieś tam filozofie życiowe, ideologie próbują zamącić w życiu człowieka, patrzcie, jak one przemijają. A my od 2000 lat niezmiennie śpiewamy Wielki Dusza Moja Pana, oczywiście w kolejnych pokoleniach i nie zmieniamy żadnego tekstu. Zawsze tak samo mówimy w każdym pokoleniu, że wielkie rzeczy czyni nam Pan. I to przekonanie chciałbym sobie i Wam naprawdę życzyć, żebyśmy tak wytrwali w tej wierze do końca. Nie dali się zamącić tym wszystkim współczesnym prądom, które są bardzo, jak wiemy, niebezpieczne. Byśmy umieli z Bogiem razem, bo to On nas uzdrowi. Matka, niepokalane serce, stawić temu jakąś taką pełną wiary, jutrości, zaporę. Przyjąć swoje, dobro. A więc kochani, jak pobłogosławię i powiem, piszcie, ofiara spełniona, to moi drodzy, przynieśmy to przekonanie, że wychodzimy z tego miejsca jako uczeń misjonarz. Idźcie i głoście, jak wielkie rzeczy, czyli Pan tutaj w Lipach pod Lubaną. Dziękuję za tą modlitwę. Dołączam do tych słów wypowiedzianych przez kustosza, kapłanom, chociaż niedziela, stawili się, siostrom zakonnym i pracującym. I pamiętajmy, módlmy się w swoich rodzinach o powołania do małżeństwa, żeby były te w przyszłości, bo nie są czasy łatwe. Świadkowie tego, że jest jeden święty sakramentalny związek małżeński. I to wypowiadane słowo, rybą nie opuszczę cię aż do śmierci. I to jest tak, że tak Pan Bóg sobie zażyczył. Tak nas stworzył i tak mamy na ziemi zwalczać pokusę szatana, mówiąc, że miłość Boga jest nieodwołalna. I aby też nie zabrakło w tych rodzinach właśnie, które mają taki wzór, jak my pewnie wynieśli ze swoich domów, byśmy wynieśli ze swoich domów rodziny, żeby tam zastały dziewczęta i chłopcy, którzy pragną naśladować Chrystusa także poprzez rady ewangeliczne i służąc jako kapłani. Potrzeba nam tego. Bo gdy zabraknie kapłanów, Kościół będzie umierał. Naprawdę. Kościoły będą zamykane. Gdy zabraknie kapłanów, nie będzie sprawowana Eucharystia, nie będzie sakrament pojednania sprawowana, a więc życie Boże będzie nas zawierało. Dlatego to jest tak bardzo ważne, potrzebne w naszym życiu. A my mówię to, kochani, troszeczkę proszę podzielić. Kilka dawno czytałem homilię kardynała Ratzingera, dzisiaj papieża seniora, którą wygłaszał w Monachium, święcąc tylko czterech kapłanów. I on w ten czas, to było przed 50 lat tutaj, mówił z takim bólem, patrzę z lękiem na moją diecezję, bo święcę tylko dzisiaj cztery, czy ona nie umrze. Po 50 latach zobaczcie, jak wyglądają Niemcy. Zamykają kościoły, nie ma powołań. Rodzi już wcale prawie, że chrześcijański, katolicki, wszystko tam się miesza. A więc, moi drodzy, myślę, że tutaj się to nie będzie spełniać, ponieważ Matka Boża jest ta, która ochroni nas. My mamy ten mocny kult Maryjny, ale my wiemy, że to nie emocje i uczucia, to jest po prostu ta świadomość wiary, że ona Boga na świat przyniosła i dalej niesie tajemnicy już Kościoła, Matki Kościoła. Dziękuję raz jeszcze. Dobrze tu być, ale musimy iść i głosić. Dlatego przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, Jezus, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Bądźcie słuchani, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pan, 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 Pan.